Jestem w południowych Alpach, na zachodnim wybrzeżu południowej wyspy Nowej Zelandii. Jeżeli to zabrzmiało zbyt skomplikowanie, to wyjaśniam. Nowa Zelandia składa się z dwóch wysp, północnej i południowej. Na zachodnim wybrzeżu południowej wyspy ciągną się góry, które nazywają się Południowe Alpy. Czyli jestem w południowych Alpach, na zachodnim wybrzeżu południowej wyspy Nowej Zelandii. W południowych Alpach znajduje się najwyższy szczyt Nowej Zelandii, który nazywa się Aoraki Mount Cook. I nie przez przypadek podaję najpierw maoryską nazwę tej góry, a potem dopiero nazwę nowozelandzką, angielską, dlatego że góry są święte dla Maorysów. Nie tylko zresztą dla Maorysów, dlatego że góry są święte w wielu miejscach ziemi dla jej rdzennych mieszkańców. Na przykład dla Inków góry też były święte i nazywali je Apu. Więc góry są święte dla Maorysów. I legenda mówi o tym, że pewnego dnia synowie Boga Niebo zeszli na ziemię i chcieli tutaj sprawdzić, jak jest, i chcieli przygotować ziemię na nadejście następnych istot. Niestety na skutek pewnych niezbyt szczęśliwych okoliczności obaj ci synowie zginęli. I kiedy Tata Niebo zorientował się, że jego ulubiony syn Aoraki zginął, to postanowił, że zamieni go w górę po to, żeby na wieczność został tutaj na tej ziemi i żeby zawsze ludzie mieli z nim kontakt. Więc najwyższa góra Nowej Zelandii nazywa się Aoraki, ponieważ to jest syn Boga Niebo. A okoliczne góry to są pozostali synowie, nie wszyscy, ale niektórzy, którzy także podczas tego nieszczęśliwego zdarzenia tutaj zginęli. Aoraki Mount Cook ma 3724 metry wysokości i po obu stronach tej góry są wąwozy polodowcowe, gdzie znajdują się jeziora oraz lodowce. I ja wyruszyłam na trasę, której właśnie wróciłam. Wyruszyłam na trasę do wąwozu Hookera, żeby zobaczyć lodowiec Hookera. I zobaczcie, jak było.
that no one really goes to, and they're all yourself and have that. Yeah.